Jak widok pracujących z rękami w kieszeniach. Można wielkie po świecie zatoczyć kolisko, a nigdzie się nie natknąć na takie zjawisko. Dopiero tu na miejscu stwierdzamy zdumieni, że świetnie się pracuje z rękami w kieszeni. Chwila spostrzegamy, że ktoś z nas rodacy trzyma ręce w kieszeniach, będąc właśnie w pracy. Leci dniówka, dodatek na żonę i syna, a ten stoi i ręce w tych kieszeniach trzyma. Premii także dostaje z roku na rok więcej. Za co? Za te męczące się w kieszeniach ręce. Się takim nagrody za unikalne wdrażanie metody. Opracować by tylko to na szerszą skalę i na świat eksportować przez jakąś centralę. Jeden tylko punkt słaby jest jak do tej pory, że trzeba wyjąć ręce z kieszeni, by podjąć w kasie pobory. W kasie pobory.